Szelongowska toczy walkę z chorobą. Właśnie przerwała milczenie. Dorota Szelongowska tradycyjnie, jak co roku, uaktywniła się w sieci okazji Święta Zakochanych. Przy okazji walentynek poruszyła jednak nie tyle temat miłości, co choroby, na którą cierpi. Jak sobie z nią radzi? Dorota Szelongowska znów jest zakochana. Dorota Szelongowska ma za sobą kilka związków, między innymi z Adamem Sztabą, które zakończyły się porażką. Celebrytka na te doświadczenia nie patrzy jednak przez pryzmat rozstania. Jakiś czas temu w rozmowie z żurnalistą przyznała, że każda z trzech dotychczasowych relacji ją czegoś nauczyła i wyniosła z nich tyle dobrego, ile tylko mogła. Aktualnie gospodyni totalnych remontów Doroty Szelongowskiej zamiast wracać do przeszłości, cieszy się uczuciem, którym zapałała do nowego tajemniczego wybranka, którego tożsamość nie jest znana. Mieszkam z partnerem i córką. Przydałoby się 10 metrów więcej, ale nie narzekam. Lubię sobie dziś mówić, jest cudownie. I uśmiechać się do tego, co mam, zapewniała w twoim stylu. Fani specjalistki o urządzania wnętrz liczyli, że z okazji tegorocznych walentynek będą mogli zobaczyć ich razem. Gwiazda jedynie częściowo spełniła te oczekiwania. Co opublikowała na swoim profilu na Instagramie? Dorota Szelongowska pochwaliła się nowym tatuażem. Dorota Szelongowska 14 lutego nawiązała do zeszłego roku, który spędziła jako singielka. Wówczas, jak sama przypomniała, strasznie psioczyła na to święto. W ciągu ostatnich 12 miesięcy los okazał się dla niej wyjątkowo łaskawy, a swoimi nowymi spostrzeżeniami znów się podzieliła. Projektantka pokazała nie tylko wytatuowany na nadgarstku tatuaż, napis "Kocham się", ale także zdjęcie splecionych dłoni z ukochanym. Życzę więc wam, nieważne kogo kochacie i czy to jest odwzajemnione, szczęśliwe, mądre czy skazane na niepowodzenie od startu, żebyście nigdy nie zapominali o miłości do siebie, a reszta się ułoży, napisała. To nie wszystko, o czym wspomniała. Poruszyła także temat ciężkiej choroby, z którą musi się mierzyć. Dlaczego opowiedziała o niej właśnie przy tej okazji? Okazuje się, że nie było to bez znaczenia. Dorota Szelongowska zabrała głos w walentynki i wspomniała o chorobie. Świętuje podwójnie. Dorota Szelongowska obwieściła, że 14 lutego to nie tylko dzień, w którym zakochani mogą pochwalić się swoją miłością. To także czas dedykowany wszystkim osobom cierpiącym na choroby psychicznie. Według celebrytki to oznacza, że może świętować podwójnie. Walentynki, święto miłości i chorych psychicznie. Świętuje więc podwójnie i wcale nie drwie. Tyle, że to, iż można szczęśliwie żyć z nerwicą lękową, wiedziałam już dawno, a o szczęśliwych związkach prawie nic. Tyle, co o zderzaczu hadronów, czyli, że żadnego dotąd nie zbudowałam. Ale życie potrafi zaskoczyć, więc już jakiś czas w tym zaskoczeniu trwam i to jest jak najbardziej okej, czytamy.